Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego rankingu jednostek w Total War Warhammer 3. Na wstępie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o dane frakcje, które będziemy gdzieś tam omawiać, te jednostki. Chciałem też zaznaczyć jak na przykład daną frakcją powinno się grać, jakie tam są też mechaniki. Może to też posłużyć troszkę za taki poradnik dla osób początkujących, też jakiś wyznacznik jak powinno się na przykład też rekrutować te jednostki. Wydaje mi się, że to będzie taki fajny bonus jakby na wstępie. Jeśli chodzi przykładowo o krasnoludy tutaj nie zauważycie żadnej kawalerii, bo po prostu jej nie ma. Posiadamy bardzo dużo strzelców, bardzo dużo artylerii, tak naprawdę mamy latające pojazdy dodatkowo. Moim zdaniem po prostu ta Frakcja jest na takiej zasadzie, że ona powinna się bronić, ostrzeliwać te jednostki, a potem po prostu je dobijać. Krasnoludy są bardzo twardymi jednostkami, to zauważycie przy samym rankingu. Są to jednostki po prostu defensywne. Oni po prostu mają taki styl gry, tak mi się chociażby wydaje, ale będziemy to już tam gdzieś kontynuować w trakcie tego, jakby nie patrzeć rankingu. Pierwszą jednostką, którą tutaj posiadamy, to są górnicy. Jest to jednostka bardzo początkowa, możemy ją zrekrutować na samym początku, już nie potrzebujemy jakby żadnego dodatkowego budynku, żeby rekrutować tą jednostkę. Jeśli zobaczycie sobie na statystyki, nie jest to zła jednostka. Wysoka skuteczność przeciwko bramom to też jest dosyć duży plus. Krasnoludy mają też ten plus, że posiadają 35% odporności na magię, co jest naprawdę fajne. Posiadają bardzo dużo pancerza, co też już wcześniej troszkę wspomniałem. Jeśli chodzi o tą jednostkę, dałbym ją do złej. <laughs> nie dałbym jej po prostu do najgorszej, bo wydaje mi się, że szkoda. Nie jest to naprawdę jednostka, która jakby nic nie może zrobić. Jest to jednostka, która możemy poświęcić jako taką mięso armatnie, ale te mięso armatnie tak naprawdę wytrzyma dużo dłużej niż jakieś tam jednostki z kawenów przykładowo. Więc wydaje mi się, że zostawimy po prostu w klasie złej i to będzie dosyć dobry wybór dla tej jednostki. Kolejna jednostka to górnicy z ładunkami wybuchowymi, jest to jednostka bardzo podobna do poprzedniej, tylko tutaj mamy jeden jakby rzut amunicji właśnie wybuchów, ładunków wybuchowych. Jest to moim zdaniem mega fajna jednostka, te wybuchy są mega potężne, wiadomo, że zasięg tej jednostki nie jest duży, no ale on rzuca jakby nie patrzeć wybuchami, więc jakimiś tam ładunkami wybuchającymi, więc też nie będzie rzucał z drugiego końca mapy. Jeśli chodzi o tą jednostkę, osobiście dałbym ją do klasy średniej, bo ta jednostka naprawdę nie jest zła. Bardzo dużo można zrobić z tą jednostką. Jest też bardzo tania w rekrutacji, jest bardzo w miarę szybka do rekrutacji, tak samo jak właśnie poprzedni górnicy. No i trochę musimy tam wybudować, żeby tę jednostkę zrekrutować, ale zastosowanie jest dosyć fajne przebicie pancerza. No jest to jednostka, którą osobiście bardzo dużo używam na początku gry, dosyć dobrze ona się faktycznie sprawdza, bo też musimy zaznaczyć, że niektóre jednostki są bardzo dobre na początku gry, w późniejszym etapie gry, albo też zależy od frakcji, z którą toczymy wojnę, no zmienia się jakby zastosowanie tej jednostki, albo te, na przykład zastosowanie tej jednostki całkowicie ulega zniszczeniu i jest po prostu nie do zastosowania. Jeśli chodzi o górników, to jest tak naprawdę taki początkowy etap gry, średni etap gry. Ta jednostka może dosyć sporo namieszać, bardzo dobrze, właśnie bardzo dobrze używa się te jednostki na jednostki bardzo mocne. Rzucamy po prostu tymi ładunkami. Spróbujemy właśnie jakby skupić się na tym, żeby te jednostki gdzieś tam ze zewrzeć w takie jakby my... Kupię w takim okręgu i wtedy dopiero rzucamy tymi ładunkami. Co warto o tym pamiętać, żeby też swoich nie uszkodzić jednostek, więc na to zwróćcie na pewno uwagę. Damy ją po prostu do klasy średniej, bo tutaj, wydaje mi się, zasługuje, jest dosyć dobra. Jest też lepsza od tych zwykłych górników, więc nie może być na tym samym jakby poziomie. Więc tutaj ich akurat zostawimy, moi drodzy. Kolejną jednostką to Krasnoludcy Wojownicy. Jeśli chodzi o tą jednostkę, bardzo fajna jednostka, bo posiada też obronę przed szarżą dużych przeciwników. A to jest piechota z toporami, więc zastosowanie tej jednostki jest dosyć dobre. Start jakby rekrutacji tej jednostki jest bardzo szybki, bo to jest tak naprawdę jakby drugi tier budynków, jak dobrze pamiętam, więc tą jednostkę można bardzo szybko rekrutować. Te jednostki moim zdaniem wydaje mi się na pewno, że trzeba dużo rekrutować na samym początku. Drugimi jakimiś tam potem jednostkami, to właśnie coś strzelce, artyleria, i wtedy ta armia już ma jakiś tam na, tak naprawdę sens. Ja dam tą jednostkę osobiście do klasy średniej, bo tutaj wydaje mi się, że zdecydowanie zasługuje na klasę średnią. Jest to naprawdę dobra jednostka, też ze względu na, na to, że można ją bardzo szybko rekrutować. To jest naprawdę bardzo fajna jednostka, warto jej używać. Jest to jednostka, która po prostu ma utrzymywać szyk i dosyć dobrze to robi, moim zdaniem. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są Krasnoludcy, wojownicy z wielką bronią. Dla mnie ta jednostka jest w ogóle. Słaba. Nie posiada nawet, jakby nie może zatrzymać dużych jednostek, nie ma właśnie obrony przed szarżą. To przy jednostce piechoty z wielkimi toporami, wydaje mi się, że powinna ta jednostka to posiadać, a tego po prostu nie posiada. Ja dam do klasy złej, bo osobiście tych jednostek za dużo nie rekrutowałem, bo strasznie szybko one padały. Jak testowałem też je w walce, no nie było tak naprawdę ciekawego rezultatu tej jednostki. Więc po, to po prostu ona zasługuje na kasę złom, nie ma za większego zastosowania, jest to po prostu słaba jednostka, której nie warto rekrutować. Już prędzej zrekrutowałbym znacznie więcej tych jednostek poprzednich, którą gdzieś tam wam pokazywałem, tłumaczyłem o niej, bo chociaż ma pierwsze co, właśnie topór, drugie tarcze więc jest naprawdę dosyć dobrą jednostką, ma obronę przed szarżą więc jednostka wcześniejsza zdecydowanie lepsza niż krasnoludcy wojownicy z wielką bronią. Na pewno się ze mną zgodzicie, jeśli nie to dajcie znać w komentarzach czemu. Jeśli oczywiście jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to już najwyższy czas, żeby zasubskrybować ten kanał. Jest tutaj dużo ciekawych materiałów z Total War, Total War Warhammer 3, bo <grydy> będziecie się czepiać mojej wymowy. Więc naprawdę warto subskrybować ten kanał i przejdźmy do kolejnej jednostki w tym rankingu. Kolejna jednostka to już Długobrodzi z Wielką Bronią. Długobrodych jest w ogóle dwa rodzaje. Jeśli chodzi o tą jednostkę, ją rekrutujemy w trochę późniejszym etapie gry. Obrona przed szarżą dużych przeciwników, odporność na psychologię, odporność na magię, czyli to standardowe. No 100 pancerza, więcej dyscypliny niż ta jednostka tutaj, którą widzicie tutaj wcześniej. Ale osobiście dałbym ją do klasy średniej. Do klasy dobrej wydaje mi się, że ta jednostka nie zasługuje, no bo też musimy zwrócić uwagę na to, że rekrutujemy ją trochę w późniejszym etapie. Do trochę dobrej wydaje mi się, że troszkę jej brakuje. No niewiele, ale wydaje mi się, że po prostu brakuje. Ale ta jednostka jest też bardzo dobra, jeśli mamy możliwość rekrutowania tej jednostki. Warto ją rekrutować zamiast tej jednostki. Posiada ona, tak naprawdę, no to są też stare zrzędy odporna waś, właśnie odporność na psychologię co jest dosyć fajne, bo wtedy ta jednostka nie może jakby mieć terroru znaczy, terror po prostu na tą jednostkę nie działa, więc to jest do, dosyć fajne. Posiada, tak, jak mówiłem, więcej tego pancerza, więcej tej dyscypliny i chyba więcej obrony, zwarciu ataku, zwarciu się broni. I chyba też premii do szarży, chyba jest 6 więcej dodatkowo jest bardzo fajna jednostka, no damy do klasy średniej, bo no, etap rekrutacji jest troszkę późniejszy, więc wydaje mi się, że to dosyć uczciwe dla tej jednostki, więc tak zostawimy, moi drodzy. Szóstą jednostką w tym rankingu to są Długobrodzi z Wielką Bronią. Jednostka bardzo podobna do tej poprzedniej. Jeśli chodzi o tą jednostkę, moim zdaniem to są bardzo słabe jednostki. Ja osobiście nie przepadam za tymi jednostkami, są to dla mnie jednostki takie... Yy, no... Na pół na półno. Osobiście można by ich wrzucić do tej klasy średniej, bo tutaj, chociaż posiadamy, jakby nie patrzeć, obronę przed szarżą dużych przeciwników, odporność na psychologię. No, rekrutacja jest na tym podobnym stopniu. Tutaj, jednostka damy ją po prostu do klasy średniej. No, do złej wydaje mi się, że nie ma co wrzucać, jeśli chodzi o tą jednostkę tutaj z tym toporem. No, to tutaj nie było, jakby nie patrzeć ani jakoś do specjalnie dobrych statystyk, nie było nawet obrony przed szarżą dużych przeciwników. No, jeśli bym miał też wybierać jeśli chodzi o rekrutację tych jednostek, osobiście zrekrutowałbym więcej tych jednostek niż tych, więc damy ją po prostu do klasy średniej. No bo w klasie złej no jest, są faktycznie takie złe te jednostki, więc tak to po prostu moi drodzy zostawimy. Kolejną jednostką moi drodzy to są zabójcy. Bardzo fajna jednostka, ja osobiście dałbym ją nawet prawie do klasy dobrej, jeśli posiadałaby chociaż troszkę więcej prędkości. No na pewno dużą zaletą to są właśnie wirujące topory, to jest mega fajna jakby umiejętność, styl walki tych jednostek. Dodatkowo posiadamy niezłomność, co jest naprawdę dużym plusem tej jednostki. Ale osobiście w późniejszym etapie gry ta jednostka wydaje mi się, że za bardzo nie jest też rekrutowana, więc... Musimy zwrócić, tak jakby nie patrzeć aspekty, jak to wygląda na samym początku. No na samym początku te jednostki są naprawdę mega mocne i warto je posiadać w rekrutacji i ogólnie w armii. Więc damy ją po prostu do klasy średniej. Wydaje mi się, że jakby faktycznie miało trochę więcej tej prędkości, moglibyśmy wrzucić do klasy dobrej. Ewentualnie jeśli ta jednostka byłaby w późniejszym etapie gry też bardziej wykorzystywana. Możecie dać też znać, czy wykorzystujecie na przykład tą jednostkę w późniejszym etapie gry. Bo moim zdaniem, wykorzystywanie tej jednostki w późniejszym etapie jest po prostu bezużyteczne. Możemy to zastąpić tą jednostkę jakąś dobrą artylerią, strzelcami, albo faktycznie jakimiś rębaczami, które są dosyć mocne. Te jednostki, no bo jeśli chodzi o krasnoludy, tak jak mówiłem na samym początku, ja osobiście gdzieś tam widzę, że one są bardziej defensywne niż po prostu gdzieś tam do ataku prom. Więc dlatego ta jednostka wylądowała w klasie średniej niedobrej, więc wydaje mi się, że to jest dobre uzasadnienie, jeśli chodzi o tą jednostkę. Kolejną jednostką to zabójcy gigantów, piechota z wielkimi toporami to jest bardzo fajna jednostka, osobiście mega uwielbiam ich używać. Jest to jednostka, która idealnie sprawdza się właśnie na potwory. Posiadają też śmiertelny cios, co jest bardzo ważne, posiadają również niezłomność. Ja osobiście tą jednostkę dam do dobrej. Bo powiem tak, na samym początku można już używać tej jednostki i ona naprawdę dużo nam daje. W późniejszym etapie gry ta jednostka też nie staje się jakaś bezużyteczna, jest dużo lepsza niż ci zabójcy, co mieliśmy ich przed chwilą. Wykorzystanie tej jednostki jest nawet właśnie w późniejszym etapie gry możliwe. Nie mówię, że akurat stworzenie armii z samych tych jednostek by było dobrym pomysłem, ale można by chociażby takie dwa, trzy oddziały tych jednostek przytulić. Z tego względu, jeśli byśmy walczyli gdzieś tam z jaszczurami, z jakimiś frakcjami, które posiadają bardzo dużo mocnych potworów, no to ta jednostka po prostu by je rozgromiła bez żadnego problemu. Więc moim zdaniem warto tą jednostkę dać do klasy dobrej. Dajcie znać, co o tej jednostce myślicie, bo to jest jednostka taka o, trochę dyskusyjna, wydaje mi się. E, więc zobaczymy, co tam powiecie o niej. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są gwardziści. Jednostka, którą możemy rekrutować na bardzo późnym etapie gry, tak chociażby mi się z tego, co pamiętam, wydaje. I też chyba czas rekrutacji tej jednostki jest trochę dłuższy niż standardowo. Dam tą jednostkę do klasy dobrej. Statystyki naprawdę, znaczy do klasy średniej, przepraszam. Statystyki tak naprawdę są dosyć dobre, wytrzymałość jest też mega fajna. Ale jeśli chodzi o bierne umiejętności, nie mamy tu za bardzo nic. Nie mamy nawet jakby przed szarżą dużych jednostek, co jest bardzo ważne, bo tak jak wcześniej już wspominałem, krasnoludy są defensywne, one mają się bronić. Jeśli ta jednostka by miała chociażby, nie wiem, 90-95 dyscypliny, to może faktycznie wrzuciłbym ją do tej klasy dobrej, żeby czymś się chociaż wyróżniała ta jednostka. Ale po pierwsze, ona jest rekrutowana na późniejszym etapie gry. Po drugie, chyba utrzymanie tej jednostki też nie jest za tanie. Czas rekrutacji też jest dosyć długi, bo chyba dwie, trzy tury. Sama jednostka w sobie nie jest jakaś ultra wyjątkowa, nie posiada jakichś unikatowych jakby umiejętności, więc dlatego wylądowała w moim rankingu w klasie średniej. Wydaje mi się że, się, że się z tym mega zgodzicie, bo ta jednostka w późniejszym etapie gry. Ja osobiście tego nie rekrutowałem, wolałem jednostki rekrutować właśnie z toporami, starczami, z bo te jednostki były chociaż. Miały tą właśnie obronę przed szarżą, a artylerią gdzieś tam się wykańczało resztę przeciwników. Kolejną jednostką to mamy z żelaznych Rębaczy. Jest to ostatnia jednostka, powiedzmy, zwykłą piechotą do obrony, do ataku, do czasem jakiegoś tam nawet, nie wiem, rzucenia toporkiem. <grym> Jeśli chodzi o tą jednostkę, osobiście umieściłbym ją w klasie najlepszej. Mógłbym też ją dać, oczywiście, do klasy dobrej, ale. Jeśli chodzi o rekrutację tej jednostki, w późniejszym etapie gry rekrutujemy ich dosyć sporo. Nie zdarzyło mi się, żeby osoby, które grały Krasnoludami, nie miały zrekrutowanej tej jednostki w późniejszym, środkowym albo w środkowym, albo w późniejszym etapie już naprawdę gry. Jest to jednostka jedna z najlepszych, jeśli chodzi o piechotę Krasnoludów. Wykorzystanie jest dosyć spore. Dyscyplina 85, pancerza 125. Jest to naprawdę mega dobra jednostka, która zasługuje na tą klasę najlepszą. Osobiście większość osób pewnie wrzuciłoby ją do klasy dobrej, ale ja też patrzę właśnie tak jak mówiłem na samym początku, że patrzę na zastosowanie. Zastosowanie to jest mega dobre, bo po pierwsze obrona przed szarżą wszelakich wrogów to jest mega fajne, świetna obrona przed szarżą, właśnie bierna umiejętność, dużo pancerza, liczebność dosyć spora, życie mają 9600 to naprawdę dosyć dużo. Tak samo bonusu dla tych jednostek jest też sporo. Moim zdaniem ta jednostka zdecydowanie zasługuje na klasę najlepszą. Osobiście warto mieć parę tych jednostek w oddziale, raczej w pełnej armii, bo te jednostki zatrzymają w sumie wszystko. Kolejną jednostką, moi drodzy, to jest żyrokopter. Jeśli chodzi o zastosowanie tych jednostek, jak faktycznie zastosowanie jakieś jest tej jednostki. Jest ona bardzo szybka, ma dosyć sporo pancerza, są jakby cztery jednostki w całej tej jakby jednostce. Niska celność to jest na przykład dosyć słabe, jeśli chodzi o tą jednostkę. Ja osobiście dam ich do klasy średniej z wielu powodów. Tu już nie chodzi o same statystyki, tylko też powodem są, jak powodem jest to, że tymi jednostkami trzeba faktycznie non stop się gdzieś ruszać. Te jednostki jest bardzo łatwo ustrzelić. To jest na przykład dosyć sporym minusem, tak mi się chociażby wydaje, że ta jednostka po prostu wtedy jest takim minusem. Jeśli chodzi o etap rekrutacji, nie jest nawet on aż taki e, daleki, bardzo szybko można w miarę zrekrutować te jednostki. Ale ja osobiście gdzieś nie przepadam za tymi jednostkami, nie widzę wielu zastosowań dla tej jednostki. No plus jest taki, że to jest faktycznie latająca machina, więc na takie armie chaosu, które nie posiadają za bardzo strzelców to mega fajne. Ale na taką walkę na przykład z takimi elfami, którzy posiadają bardzo dobrych strzelców, no ta jednostka automatycznie zostaje bardzo szybko ustrzelona. Więc osobiście ja nie polecam jakoś za specjalnie dużo ładować tych jednostek do armii. Jakieś tam jednostki warto mieć, ale też musimy zwrócić uwagę na to, że jeśli będziemy toczyć bardzo duże bitwy, i będziemy musieli operować nagle dwoma, trzema armiami, to może zabrakną nam czasu do... Na przykład ogarniania tych jednostek, wysyłania tych jednostek i będziemy mogli po prostu więcej stracić obsługując tę jednostkę, niż na przykład skupić się na przykład bardziej na artylerii, na zwykłych strzelcach. No tak mi się po prostu wydaje. No ja osobiście nie przepadam za takimi jednostkami. No, ona mi się po prostu nie podoba. Kolejną jednostką, moi drodzy, to jest żyrokopter z działem siarkowym, latająca machina wojenna. Mogę wam o tej jednostce powiedzieć, bardzo mam podobne zdanie co do jednostki poprzedniej, że musimy jednak dużo czasu na tą jednostkę poświęcić. Jeśli chodzi o statystyki tej jednostki, też one nie są jakieś zniewalające. Ja osobiście, jeśli chodzi o te żyrokoptery, wszystkie, no nie polecam tych jednostek. One mają faktycznie niektóre zastosowanie, na niektóre frakcje mega bardzo się sprawdzają. Ale właśnie też nie na wszystkie frakcje dobrze się sprawdzają, co automatycznie zbija ich z rankingów w dół. Ja osobiście, jeśli chodzi o żyrokopter z działem siarkowym, też jeszcze przetestowałem sobie dodatkowo, żeby mieć taką jakby czystszy obraz, żeby być już bardziej zdecydowany, jeśli chodzi o opinię do tej jednostki. Dam ją po prostu do klasy średniej, bo wydaje mi się, że tam po prostu ona zasługuje. Na pewno nie damy do klasy złej, no bo ta jednostkę można bardzo w miarę szybko zrekrutować. Ta rekrutacja też nie jest jakaś wymagająca droga. Więc damy po prostu do klasy średniej i zostawmy ten temat teraz z działem siarkowym. Kolejna jednostka to żyrobombowiec. Kolejna latająca machina wygląda dosyć potężnie, bo siła pocisków jest 1100. Jest to naprawdę sporo, strzał w ruchu i w ogóle cuda na kiju. Jest to po pierwsze jedna jednostka. To automatycznie już ją bije na głowę, że jest po prostu słaba. Testowałem tą jednostkę w wielu wariantach, żeby naprawdę być 100% pewny tej opinii, i ta jednostka ląduje, moi drodzy, w klasie złej. Jest to po prostu, lekko mówiąc, size. Można to wykorzystać na niektórych faktycznie meczach, może na jakichś turniejach faktycznie ta jednostka dużo zrobi, ale jeśli ja robię rankingi akurat bardziej pod kampanię. Pod kampanię ta jednostka jest po prostu bezużyteczna, na bardzo wysokim poziomie trudności, na wyższym poziomie trudności ta jednostka po prostu będzie miażdżona w każdym po prostu możliwym wariancie. Więc ta jednostka nie zasługuje nawet niestety na klasę średnią. Statystyki wyglądają dosyć ciekawie, ale no samymi statystykami się nie żyje, więc ta jednostka trafia do klasy złej. Dajcie mi znać co myślicie o tej jednostce. Bo jest to jednostka, o której można faktycznie trochę podyskutować. A ja oczywiście lubię dyskutować z wami, skopować, właśnie, filmikami, więc czekam na wasze reakcje i komentarze. Kolejną jednostką przechodzimy w końcu do piechoty dystansowej. Są to strażnicy na pierwszy ogień. Ja tą jednostkę osobiście dam do dobrej jednostki. Jeśli chodzi o etap rekrutacji, tej jednostki jest w miarę szybki, bardzo. Szybko też można ją rekrutować, nie musimy jakby długo czekać, jeśli chodzi o tury rekrutowania tej jednostki. Jeśli chodzi ogólnie o krasnoludzkie jednostki dystansowe, mają bardzo dobrą celność z tego co zauważyłem w trakcie kampanii i również przy niektórych testach. Jest to jednostka, która nie jest tak naprawdę mega słaba, dodatkowo posiada skradanie, co już daje automatycznie ją tier wyżej. Jeśli chodzi o sam tier, niby ma tylko drugi tier, ale to naprawdę nie jest zła jednostka. Moim zdaniem jest mega fajna jednostka, jest bardzo wiele zastosowań tej jednostki. Może ona również gdzieś tam iść na przykład na plecy przeciwnikowi i zniszczyć mu na przykład strzelców, bo też oczywiście posiadają trochę pancerza, więc nie każda jednostka strzelająca będzie mogła bardzo łatwo zastrzelić tą jednostkę. Więc zastosowanie tej jednostki jest naprawdę dosyć spore. Koszt tej jednostki naprawdę nie jest duży. I czas rekrutowania, tak jak mówiłem wcześniej, jest w miarę szybki, więc tutaj dajemy automatycznie do, do klasy dobrej, bo to jest naprawdę dosyć dobra jednostka. Kolejną jednostką mamy kolejnych kuszników, jak widzicie. Jest to piechota dystansowa kusznicy, taki jakby najprostszy poziom kuszników. Ja osobiście dam ich do klasy dobrej, bo to naprawdę jest bardzo dobra jednostka. Bardzo dużo, dużą zaletą tej jednostki jest na pewno to, że posiada sporo pancerza, 64 dyscypliny, co jest naprawdę dosyć spoko. 160 zasięgu, siła pocisków, też jest dosyć dobra pancerz i tarcza. Jest to jednostka, która może sobie też bardzo dobrze radzić właśnie w zwarciu, więc nawet gdy ta jednostka będzie gdzieś tam w zwarciu walczyć, tak szybko nam nie upadnie jak na przykład niektórzy strzelcy, jak na przykład niektórzy kozacy, które jeśli zaatakujemy ich, to oni automatycznie się rozsypują, więc za to też musimy im dodać jakby tego plusa. Jeśli chodzi o tą jednostkę, ja osobiście uwielbiam ich dużo rekrutować na samym początku gry, niezależnie którym gram krasnoludem, co bardzo wam polecam. Tak jak mówiłem na początku, to są, bardzo musimy zwracać uwagę na to, żeby się bronić, bo na tym automatycznie tracimy jak najmniej, jeśli chodzi też o krasnoludę, oni mają bardzo wolne na początku regenerację tych jednostek, więc jeśli nie mamy bohaterów, którzy wspomagają uzupełnianie strat, no to automatycznie jest trochę problem. Więc lepiej niwelować po prostu te straty. Musimy w większości też walczyć, zwykle te walki. Nie możemy puszczać tego właśnie na automacie, bo automat dla krasnoludów niestety nie jest przychylny. No, chyba że posiadamy już samą artylerię mega potężnej jednostki, to wtedy spokojnie możemy sobie toczyć na automacie i wtedy już wygląda to troszkę inaczej. Jeśli chodzi o tą jednostkę kusznicę, zostawiamy jej w klasie dobrej, bo ta, ta jednostka po prostu jest dobra, jest bardzo szybko do zwerbowania, więc po prostu tutaj zasługuje. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są kusznicy z wielką bronią. Jeśli chodzi o tą jednostkę, rekrutujemy ją w miarę szybko. Jest dodatkowo właśnie to, że posiada tą wielką broń, niezła właśnie w walce, w wsparciu. Ja osobiście też ją mam tą dla kasy po prostu dobrej, bo to jest bardzo podobna do jednostka do tej wcześniejszej, tylko mamy dodatkowo właśnie topór. Ta jednostka dosyć dobrze sobie naprawdę radzi z zwarciu, ja osobiście na samym początku też oczywiście rekrutuję te jednostki i widzę w nich jakby nie patrzeć potencjał tej jednostki, więc zostawimy ją po prostu w klasie dobrej, jest bardzo podobna do wcześniejszej, więc nie będziemy ją tak długo jakby omawiać. Zostawimy po prostu czas na ciekawsze jednostki, gdzie będziemy mogli faktycznie więcej omówić. więc zostawiamy w klasie dobrej. Kolejną jednostką to mamy strażników z wielką bronią. E, tutaj, jeśli chodzi o strażników, oni też są właśnie w dwóch wariantach, jak przed chwilą, e, zwykli kusznicy i z wielką bronią. Jeśli chodzi niestety o tą jednostkę, ja ją dam osobiście do klasy złej. E, złej po prostu. No to, no nie, dobra. Zostawmy ją po prostu w klasie złej. A dlaczego wrzuciłem ją do klasy złej? Wrzuciłem ją dlatego do klasy złej, że tutaj zasięg pocisków jest 80, co jest naprawdę bardzo małe. Jeśli chodzi, że walka w zwarciu no te krasnody bardzo szybko się rozsypują akurat. Więc nie możemy ich dać do klasy średniej, do klasy dobrej. Wydaje mi się, że to może być bardzo fajne, bo no jeśli one by sobie na przykład lepiej radziły z warciu, dałbym ich po prostu do klasy średniej, ale że one nie posiadają ani zasięgu, fajnie, że siła pocisków jest dwukrotnie wyższa niż na przykład przy wcześniejszych jednostkach strzelających, ale zaś, no, tak naprawdę ile oni strzelą? Raz, dwa razy strzelą i automatycznie już będą musiały toczyć z warciu. A jeśli tak naprawdę będą to jakieś nie wiem, inne jednostki, które dosyć szybciej biegają niż na przykład takie krasnoludy to będziemy mieli jeszcze większy problem więc raz strzelam i tak naprawdę już jednostka jest załatwiona no po prostu się nie obroni no chyba że będzie walczyć z goblinami no to jeszcze jakaś tam szansa faktycznie jest albo z gnoblarami od tych ogrów no to ją po prostu do klasy złej po prostu tam zasługuje i tak sądzę że to jest naprawdę dobry wybór dobra decyzja i tak będzie kolejną jednostką to mamy właśnie już troszkę inną jakby armię dystansową piechotę jest to jednostka gromowładni. Mają 17 siły pocisków, 17 tak naprawdę przebicia w tym. Więc to jest jednostka mega potężna, w miarę szybka do rekrutacji i warto ich rekrutować dosyć sporo, bo ta jednostka poradzi sobie mega dobrze na piesze potwory. Tym bardziej na jednostki, które posiadają więcej pancerza. Jest to mega potężna jednostka, warto ich rekrutować. Zasięg też mają dosyć przyzwoity. Jeśli, no tak naprawdę, zasięg mają taki sam jak na przykład ci z Kislewu ta sama jakby taka prawie jednostka tylko to nie krasnoludy więc moim zdaniem mega zasługuje na to żeby tutaj być 80 też pancerza jest to drugotierowa jednostka więc bardzo szybko tak jak mówiłem na początku można ją zrekrutować jest tania i po prostu dobra warto rekrutować tą jednostkę mieć co najmniej 2-3 oddziały bo te jednostki mega szybko zabijają bohaterów to naprawdę można zobaczyć jak będę robił oczywiście jakąś live'a z krasnoludów to wytestujemy bardziej te wszystkie jednostki i to uświadomi was że ten ranking jest Wydaje mi się, że dosyć. Kolejną to. jednostką to są żelazne smoki. Kocham tą jednostkę, jest cudowna, wrzucam ją do najlepszej. <gryw> Teraz wszyscy powiedzą: Kurde, chłop, oszalał normalnie. Nie, nie oszalałem. Ta jednostka osobiście uwielbiam ją, jest bardzo mocna, posiada spora amunicji, siła pocisków jest po prostu mega potężna odporność na ogień, odporność na magię. Można by ją wrzucić faktycznie do klasy dobrej, ale ja osobiście uwielbiam ich i rekrutować, i można nawet rekrutować ich bardzo dużo i taką armią rozwalić prawie wszystko. Wiadomo, mamy zasięgu 80, ale jeśli ta jednostka będzie levelować, będziemy mieć jakieś bonusy dla tej jednostki, to ta jednostka jest mega potężna. Naprawdę miażdży wszystko, co po prostu spotka na swej drodze. Oczywiście da się tą jednostkę bardzo łatwo pokonać, wystarczy zrobić armię. Na przykład, albo jakiejś kawalerii, która zdąży ich szybko pokonać, gdzieś tam z lasu ich zaatakować, gdzie gdzieś może będą mieli utrudnione ten strzał, ewentualnie załatwić ich po prostu jednostkami artylerii bardzo mocnej. Ale no, trzeba zawsze przemyśleć tak, że musimy te jednostki dosyć dobrze umiejscowić, bo to są jednostki strzelające muszą być mieć, mieć naprawdę dobry strzał, dobre miejsce po prostu do strzału i po prostu trzeba je chronić. A oczywiście rzadko kto robi całą armię z jednej jednostki, choć widziałem, że się zdarza takie coś, więc zostawiamy w klasie najlepszej. Dajcie znać co myślicie o tym, czy dalibyście ją jednak do klasy dobrej. Ja osobiście sądzę, że to jest najlepsza jednostka jeśli chodzi o taką strzelającą, w krasnoludach naprawdę jest mega potężna, więc zostawiam ją tutaj. Kolejna jednostka to jest jednostka, która jest tak naprawdę taka zadziwiająca, jeśli chodzi o rekrutację nie jest ona w późniejszym etapie jakoś mega do rekrutowania jest to jednostka z trzeciego tieru jeśli chodzi o rekrutację moim zdaniem mega potężna jednostka zobaczcie sobie bierne umiejętności Obrona przed szarżą, straż przednia odporność na psychologię, skradanie płynna fortyfikacja płynna fortyfikacja to jest taka umiejętność przy której ta jednostka się leczy jeśli posiada jak dobrze pamiętam powyżej zachwianego stanu, więc naprawdę bardzo fajna jednostka. Osobiście wrzucam ją do najlepszych jednostek, bo jest mega potężna, jedynie co musimy zbudować browar na trzecim tierze, żeby też móc rekrutować tam jednostkę. Nie możemy zbudować tylko samego budynku, tylko tam jest oczywiście adnotacja, że musimy posiadać właśnie ten browar na właśnie jako chyba nadwie pijalnia w naszym polskim języku, tak gdzieś tam chyba było przetłumaczone. Więc wtedy ta jednostka jest mega użyteczna, jest wiele zastosowań tej jednostki, posiada za długi zasięg, tak naprawdę bardzo dobrze sobie walczy, raczej radzi w walce. Ma dobre po prostu statystyki, dużo odporności, dużo takich biernych bonusów, zdecydowanie moim zdaniem jedna z najlepszych też jednostek strzelających w armii krasnoludów i warto je po prostu używać. Kolejną jednostką to są żelazne smoki z torpedami trolomłotowymi. Jeśli chodzi o tą jednostkę, pancerz jest powalający tej jednostki, bo aż 125. Osobiście wrzucam ją do klasy dobrej, bo to jest mega dobra jednostka. Bardzo mocne ma te pociski przebijające, co naprawdę sprawdza się na bohaterów, na ciężką, właśnie piechotę. Bardzo dobrze się to sprawdza. Ogólnie na wszystkie jednostki, które są w miarę wolne, mają sporo pancerza. Ta jednostka mega wymiata. A jedynie co, mogliby mieć troszkę więcej zasięgu, ale jeśli chodzi o ten zasięg, możemy gdzieś tam technologią, umiejętnościami bohatera podciągnąć trochę i ta jednostka będzie naprawdę mega turbo mocna. Niska szybkostrzelność, no to jest też trochę wada tej jednostki, więc może też dlatego ona nie wyląduje w jednej z tych najlepszych jednostek, ale naprawdę jednostka jest bardzo dobra, więc warto ich rekrutować. Też jeśli chodzi o rekrutację tej jednostki, jest to troszkę na ciut późniejszym etapie gry, więc na samym początku nie możemy zrekrutować tej jednostki. To jest chyba na tej zasadzie, jak dobrze pamiętam, że gromo ładni, a potem dopiero właśnie żelazne smoki z tymi torpedami. Ale obydwie jednostki są mega dobre, bardzo się dobrze spisują. Te akurat mają jeszcze 125 pancerza, co już na samym początku bez żadnych bonusów, co daje naprawdę dobry wynik, więc zostawiamy w klasie dobrej. Kolejna jednostka to są artyleria polowa, bełto mioty. Moim zdaniem, najgorsza jednostka, jaka jest u krasnoludów, no jest to po prostu szmelc. Jeden wielki szmelc. Może faktycznie, jeśli gdzieś gramy na turniejach, ta jednostka coś robi, ale jeśli chodzi o ranking, po prostu jednostek dla kampanii, no ja na początku nawet tego nie rekrutuję, w późniejszym etapie to już w ogóle zapominam po prostu o tej jednostce. Już nawet bym powiedział, że lekko zapomniałem, że ta jednostka w ogóle istnieje. Jest po prostu mega słaba, do niczego się nie nadaje, jest po prostu. No najgorsza no, co mogę wam więcej powiedzieć. Kolejna jednostka to Mściciele. Moim zdaniem mega dobra jednostka. Poza tym możemy rekrutować już ją prawie na samym początku, co jest mega dużym plusem tej jednostki. Jeśli chodzi o pokonywanie na przykład jednostek przeciwpiechotnych, mega dobrze się z tym sprawdza. Dodatkowo mamy dosyć spory ten zasięg, amunicji też jest dosyć sporo. Ja osobiście wrzucę tą jednostkę do klasy dobrej, bo moim zdaniem tam zasługuje. Największym plusem tej jednostki jest to, że możemy ją w miarę szybko rekrutować. Utrzymanie tej jednostki jest tanie, kupowanie tej jednostki jest tanie, czas rekrutacji jest jedna tura, jak dobrze pamiętam. Więc ta jednostka jest mega dobra, posiada też pociski przebijające. A jeśli chodzi o celność, tej jednostki jest też dosyć dobra. Naprawdę nie jest złata jednostka i warto tych rekrutować na samym początku. Też na sam koniec wam powiem mniej więcej jakieś połączenia tych jednostek, jakie by można gdzieś tam zastosować jeśli chodzi o armię i na przykład na kogo by się bardziej sprawdzali, ale do tego musicie poczekać do końca filmu. A oczywiście jeśli nie subskrybujecie mojego kanału to warto już to teraz zrobić moi drodzy, bo ten kanał będzie się rozwijał w stronę Total War'a, Warhammera 3, <laughs> czyli to co tutaj oglądacie jeśli chodzi o ranking. Bardzo dużo też będzie live'ów, gdzie będę pokazywał różne taktyki. Nie zawsze będzie mi to może wychodzić, ale nie ma moim zdaniem ludzi perfekcyjnych. No, chyba, że ktoś ma 20 tysięcy godzin w Total Łoże, więc wtedy już możemy gdzieś tam o czymś więcej mówić. <laughs> Zostawmy akurat katapulty w klasie dobrej. No, mieściciele, no niech będzie. Jeśli chodzi, moi drodzy, o kolejną jednostkę, są to działa. Jeśli chodzi o zasięg tej jednostki, siła pocisków jest mega dobra, pociski przebijające są mega mocne. Ja osobiście dam do klasy średniej. Z tego względu, że jeśli chodzi o czas tej rekrutacji, no on jest troszkę na późniejszym etapie tej gry. Ja osobiście tych dział rekrutuję na późniejszym etapie, gdzie mogę już zrekrutować inne działa. To i po prostu tych dział za specjalnie nie rekrutuję. Są one bardzo właśnie przydatne, bo jest tutaj skuteczność przeciw dużym wrogom. Jeśli chodzi o celność, też jest nawet nie najgorsza, jeśli chodzi o tą jednostkę. Dużą zaletą tych jednostek jest mega mocne przebicie pancerza, więc bardzo dobrze się sprawdzają właśnie na potwory, na jakichś mocniejszych bohaterów. Naprawdę ta jednostka jest mega dobra, ale ja osobiście jakoś nie przepadam za tą jednostką, wolę zrekrutować inną, jakby, artylerię jeśli chodzi o krasnoludy, więc po prostu zostawię to w klasie średniej i tyle. i drodzy, zostały nam dwie jednostki, a teraz będziemy omawiać dział ogniowe, które jest bardzo ładne, bardzo mocne, siła pocisków jest ogromna, tak naprawdę zasięg jest średni, ale tutaj musimy się skupić na tym, że ta jednostka ma bardzo szeroki rozstrzał. Ja osobiście wrzucam tą jednostkę do najlepszej i teraz wam uzasadnię dlaczego. Przetestowałem tą jednostkę i w kampanii, i poza kampanią, na bitwach sobie takie gdzieś tam poustawiałem. Ta jednostka mega szybko zmiażdżyła tak naprawdę jednostki piechoty, piesze potwory. No, jeśli chodzi o tą jednostkę, tu mamy grubo napisane jednostka przeciwpiechotna. Ta armia ma po prostu ogniem zniszczyć wszystko, co się po prostu porusza po ziemi. Możliwe, że też mogłyby dobrze się sprawdzać na jednostki latające, ale tego akurat mega nie przetestowałem, za co jestem niestety smutny. Ale możecie też dać znać, czy testowaliście to na przykład na jakichś jeszczurach, gdzie tam mają dosyć sporo tych jednostek latających. Jeśli chodzi o jednostki, która jest przeciwpiechotna, czyli te działo ogniowe, sprawdza się bez zarzutu. Jeśli chodzi o celność, też jest mega dobra, więc wydaje mi się, że ta jednostka zdecydowanie zasługuje na no, najlepszą. Jeśli chodzi o rekrutowanie tej jednostki do armii, ja osobiście ich sporo rekrutowałem, co najmniej 4 do 8 nawet sztuk i te jednostki mega dobrze mi się sprawdzały uwielbiam te jednostki są po prostu potężne uratują czasem najgorszą sytuację gdy na przykład walczymy z jakimś chaosem gdy walczymy z orkami gdzie tych jednostek piechoty jest od tak naprawdę lekko więc cholery ta jednostka po prostu jest mega potężna i dlatego zostawiam w klasie najlepszej możecie się oczywiście nie zgodzić z tym zdaniem Możecie nawet dać właśnie znać w komentarzach, co myślicie o tej jednostce. Ja osobiście uwielbiam tą jednostkę i zostawiam w klasie najlepsze. No, ostatnią jednostką są, moi drodzy, organki. Broń polowa kolejna, pociski przebijające, duży plus. Ja osobiście wrzucam tą jednostkę do najlepszej, bo ta jednostka jest mega potężna. Rekrutujemy na tym samym etapie właśnie co działo polowe. Jest trochę inne zastosowanie tej jednostki niż działo polowe. Działo polowe jest bardzo, jeśli chodzi o strzał, takie szerokie. Jeśli chodzi o jakieś większe zgromadzenia, super się sprawdza. Organki trochę na innej zasadzie działają, ale ich tak naprawdę zasięg też dużym plusem jest. Siła, właśnie pocisków przebijających, mega szybko ubija bohaterów, jednostki, które naprawdę mają dosyć sporo pancerza. I te jednostki, jeśli zrekrutujemy, nawet na automacie, rozwalamy bez problemu większość tych armii. Jeśli chodzi ogólnie o Tą jednostkę zostawiamy w klasie najlepszej. Obiecałem, oczywiście, Wam powiedzieć, jeśli chodzi o tworzenie armii, co jest na przykład dobrym pomysłem, żeby sobie jakoś tak pomieszać tą armię. Jeśli chodzi, tak naprawdę, o najlepsze i dobre, bo z tego najlepiej gdzieś tam byłoby zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o późniejszy etap gry, to tak naprawdę rekrutujemy sobie z 6 oddziałów rębaczy, z 2-3 oddziały tych. Dodatkowo warto sobie używać bogmanów jeśli chcemy się tam bardziej pobawić, bardziej gdzieś tam pokombinować. Dodatkowo, jeśli chodzi o działa, właśnie polowe, to rekrutujemy troszkę organków, trochę dział, właśnie ogniowych, z tego względu, że te wtedy mamy większe zastosowanie. Możemy, na przykład, działa ogniowe bardziej wykorzystać, no nie wiem, na nie wiem, piechotę, czasem nawet na, nie wiem, kawalerię. A, na przykład, właśnie te organki możemy wykorzystać wtedy na mocniejsze potwory, na mocniejszych bohaterów, i zastosowanie jest dosyć spore. Obydwie te jednostki są mega potężne. Jeśli chodzi na przykład, żeby wykorzystać też jednostek dobrych, warto wykorzystać na przykład zabójców gigantów, jeśli chcemy mieć taką jednostkę, która bardzo dobrze będzie sobie w zwarciu radziła z potworami. Gdy mamy na przykład potwory, które są w miarę szybkie, żeby szybko je gdzieś tam zatrzymać, to warto te jednostki oczywiście też zrekrutować. Jeśli chodzi o sam początek gry albo środek gry, no to musimy bardziej się posiłkować armiami, właśnie dobra, średnia, bo rębaczy bardzo późno możemy rekrutować ewentualnie jeśli chodzi o jednostki strzelające, możemy się ratować właśnie żelaznymi smokami i oczywiście oczywiście właśnie bugmanami, jak, nie wiem czy dobrze ich wymawiam, ale po prostu tymi jednostkami dodatkowo możemy dosyć sporo rekrutować tych katapult, które będą mega obijały większość tych jednostek więc skupcie się oczywiście, jeśli gracie tymi jednostkami, gracie pierwszy raz krasnoludami skupcie się po prostu na dosyć dobrej obronie, moim zdaniem to jest najważniejsza część gry krasnoludami Jednostki Krasnoludów po prostu zwracają się na tej zasadzie, że muszą po prostu bronić, obijać te jednostki i oszczędzać w miarę te jednostki. Warto gdzieś tak naprawdę walczyć, właśnie na tych wzgórzach, w przejściach, gdzie jest mało, na przykład, po prostu jakiś, nie wiem, kanion, gdzie jest naprawdę mało przejścia, możemy bardzo zablokować te armie. Jeśli chodzi o krasnoludy, wydaje mi się, że to wszystko. Dajcie mi też znać w komentarzach, co myślicie o prowadzeniu w taki sposób, na przykład rankingów, że też bardziej dopowiadam, jakby na przykład wykorzystać, naprawdę dużo bardziej, jakby wykorzystać te jednostki. Również jeśli chodzi o połączenie na przykład, z czego by można stworzyć taką dosyć fajną, ciekawą armię, bo mam nadzieję, że to może być takie bardziej ciekawsze. Dodatkowo może bardziej zmotywować, może też bardziej na przykład nowym osobom, jeśli ich dopiero zaczynają krasnoludami, też wspomóc to. Jako w formie troszkę poradnika. Jeśli oczywiście Wam się podobało, lajkujcie, komentujcie. Ja oczywiście uwielbiam odpisywać na Wasze komentarze, czy są one krótkie, czy są długie. Bardzo dziękuję oczywiście za wspieranie mojego kanału. Jesteście dla mnie cudowni i do następnego rankingu, moi drodzy. Cześć!